Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada Pomocy Żydom była taką częścią Polskiego Państwa Podziemnego, ale w jej skład wchodzili przedstawiciele polskich partii politycznych, w sensie takie ogólne, narodowe, ale też polskich partii żydowskich, czy Bundu, czy, czy Żydowskiego Komitetu Narodowego. I Tutaj była pomoc w ten sposób realizowana także, że Polskie państwo podziemne też wydało sporo fałszywych dokumentów Żydom pokazującym, że dana osoba nie jest Żydem, tylko jest innego pochodzenia, to dzięki temu można się było wówczas uratować. Oczywiście zachowania społeczne były bardzo różne. Tak jak i w każdym okupowanym kraju byli ci ludzie, którzy Żydom skazanym na zagładę, współczuli. Byli tacy, którzy byli zajęci swoim losem i jakby nie odnosili do tych, do tych spraw, ale byli też tacy, którzy byli negatywnie nastawieni do, do Żydów. Zdarzały się nawet przypadki wydawania Żydów, szmalcownictwa, ale też i przypadki nawet denuncjacji czy zadawania śmierci Żydom przez Polaków. Było to na miarę możliwości polskiego państwa podziemnego tępione. Mamy także przykłady wydawania wyroków śmierci przez polskie państwo na, na szmolcownika, jak na przykład na Janie Pilniku. To jest taki znany wyrok, nawet podany do publicznej wiadomości w prasie, w prasie podziemnej.